Dobry wieczór. Krótkie ZZ Newsy, być może nie takie krótkie, jeśli wezmę pod uwagę moją stałą zdolność do rozwijania wątków i pączkowania ich w sposób fraktalnie kalafiorowaty. Już od dawna nie było żadnych ZZ Newsów. Nieregularnik, niecodziennik. Dajemy sobie więc prawo do tego, że czasami jest trochę dłuższa przerwa. Dzisiaj są cztery tematy na tapecie i dlatego nagrywam to pierwotnie bez puszczenia tego online na żywo. Może dlatego, że jednak mimo wszystko wolałbym być pewien, że wspomnę o wszystkim należycie. Pierwszy punkt jest taki, że wyszedł tutorial. Być może zauważyliście, że wyszedł tutorial o pięciu paku żywiołów, czyli o tym systemie oddechowym, który łączy mikroruchy, pracę z krzyżowaniem pracy przesyłu sygnałów międzypółkulowych, oddychanie, którego integracyjnej mocy nie należy przeceniać, nie należy niedoceniać, które jest nie do przecenienia. Freudowskie przejęzyczenie ewidentnie wskazuje na to, że gdzieś w tym wszystkim istniał domysł, że tego rodzaju polemikę będę chciał prowadzić. I cóż, z pewnością kolosalne pole doświadczeń w temacie pięciopaka, o czym jest zresztą powiedziane w tym tutorialu. Ta instrukcja, która jest przypięta do szczytów mojego YouTube'a i grupy zamkniętej znaku zapytania, jak również jeszcze ostatnim i często będzie odświeżanym tematem na Instagramie, jest tak przeze mnie pieszczona, ponieważ przez półtora roku próbuję i testuję na sobie oraz zbieram informacje od innych uczestników projektu Neuroświadomości, odbiorców, konsumentów i współproducentów tego rodzaju umiejętności, kompetencji i narzędzia, co do tego, jak działa połączenie pięciu stref oddechowych, widmowego wyobrażania sobie pracy płuc w różnych częściach ciała z jednoczesną koncentracją na ruchach licznikowych, ale również i mikroruchowych i rezonansowych, poruszających całość szkieletarności, cielesności człowieka, łącznie z momentami bezdechu połączonymi również z płynnym ruchem i kodowaniem intencji. Jak to wszystko działa, jeżeli jest tarte w naszą codzienność, jak masełko w chleb i wstając rano o takiej, a nie innej godzinie, zanim doczołgamy się do ekspresu z kawą albo zanim wstawimy wodę pod śniadanie, jakiekolwiek by nie miało być, możemy zacząć dzień od 15, 10 lub 5 minut takiego właśnie oddychania. I w jaki sposób zmienia się wówczas nasze nastawienie do własnego stresu? W jaki sposób zmienia się wszystko, co wiąże się również z tym, jak odbieramy nasze emocje, nasze stany wewnętrzne? Ile pojawia się dystansu, a jednocześnie uczucia zaangażowania, wewnętrznego ciepła, żaru, większej sprawczości w obliczu niesprzyjających warunków pogodowych i zdolności ogarniania siebie samego we wszystkich jego lub jej przejawach. To jest oczywiście jedynie po to, żeby podsycić ciekawość tych, którzy już tego nie praktykują, ponieważ ci, którzy z was, którzy już zajmują się pięciopakiem żywiołów, mogą z moim przykładem potwierdzić, ile to mogło zmienić, nawet jeżeli nie robicie tego regularnie, nawet jeżeli robili to tydzień, nawet jeżeli zrobili to jeden raz, a potem ten proces uruchomił w nich określony łańcuch zmian. W pewnym sensie jest to somatyczna psychoneuroterapia z dużym, cudownym, placebicznym efektem pobocznym, jeśli chodzi o obszar zdrowotny, która jest praktycznie posiada zerowe, negatywne, niepożądane skutki uboczne, jest jednocześnie całkowicie totalnie autonośna, samonośna i możemy, rozwijając tego rodzaju działanie, wytworzyć swój unikalny sposób praktykowania tego ruchu z czasem, dostosowany do naszego rytmu oddychania, do naszego sposobu poruszania się. I dokładnie taka najważniejsza zaleta tego rodzaju pracy w pięciu paku żywiołów jest przeze mnie podkreślona i sprawdzona. Czyli nie tylko sprawczość osobista, poczucie większej równowagi wewnętrznej, większej przestrzeni między bodźcem i reakcją oraz większej radości skorzystania z rzeczywistości, ale również i większe pole wyboru i co najważniejsze,
podwyższono stopień komunikacji z rzeczywistą intencjonalnością naszych zachowań, które w swoim nieświadomym, pierwotnym zamierzeniu wygląda na to, nawet w wyniku w sytuacji bardzo trudnych, niewspierających stanów, ma dla nas bardzo dobre życzenia, bardzo dobre, wspierające nastawienie. Sami dla siebie jesteśmy dobrzy, jak się okazuje, fabrycznie, w wyniku takiego właśnie praktykowania, i to już nie są życzeniowe, afirmatywne próby przekonania samego, że tak jest, samego siebie, że tak jest, tylko to jest przekonanie się o tym bardzo, bardzo materialnie, bardzo, bardzo tkankowo. Także zachęcam do zapoznania się z tutorialem pięciopaka żywiołów. Jestem niesamowicie umierający z ciekawości na myśl o tym, jakie będą wasze wnioski z waszego praktykowania i jakie z tego wyciągniecie dla siebie korzyści. I zachęcam was do korespondencji ze mną w związku z tym i dzielenia się tymi informacjami nie tylko publicznie, ale również prywatnie ze mną. Dlatego, że badania na temat pięciopaka i tego rodzaju oddychania, neuroaktywnego oddychania trwają. One ani na chwilę się nie zatrzymują. Drugim tematem, którym chciałem omówić, jest nowa formuła zajęć neurolingwistycznych, które planuję wdrożyć już od najbliższego czasu, praktycznie już nawet od dziś. Polega to na tym, że ci z was, którzy zechcą uzyskać na przykład certyfikat transformacji komunikacji transformującej, czyli tego działu neurolingwistycznego programowania, który zajmuje się użyciem komunikacji, zdolności komunikacji, funkcji komunikacji międzyludzkiej i wewnątrzludzkiej, do tego, żeby życie stało się harmonijne, mniej konfliktowe i bardziej asertywne. Mogą to zrobić u mnie nie w trybie grupowym i oczekiwania na grupę, mogą to zrobić w trybie indywidualnym, czyli jeden na jeden. Jakie to ma zalety? Zalety ma takie, że o ile mój ostatni warsztat, który drugiego część kończy się zaraz w pierwszy weekend, w pierwszy, ostatni, 7-8 stycznia bodajże, był ostatnim warsztatem, to tak promocyjnej, bardzo zachęcającej, nawet symbolicznej cenie. Następne jakiekolwiek warsztaty będę tym robić, będą one po cenie adekwatnej, takiej jak ona jest rynkowa, natomiast dla osób, które zechcą przyjść i uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach w trybie indywidualnym, jeden na jeden, mam do zaproponowania formułę podzielenia tego warsztatu na sesje indywidualne, czyli możliwość rozliczania się za to w trybie za sesję, co jest piekielnie przyjaznym dla kieszeni wariantem, ponieważ możemy to rozłożyć na kilka sesji, które będą równoznaczne z stażem godzinowym, który trzeba wykonać, żeby być, przynajmniej chodzi o staż merytoryczny, który będzie równoznaczny z wykonaniem całego warsztatu, ale jednocześnie będzie mogło oznaczać rozliczanie się w tych częściach, które nie szarpną waszym budżetem tak mocno. W związku z tym, jak widać, zmiany, które wprowadzam, nie są dla was nieprzyjazne, są wręcz przeciwnie, stwarzają inne możliwości. Jeżeli oczywiście chętnych będzie tak wiele, że nie będę w stanie całego kalendarza wykorzystać, żeby was pomieścić, zacznę tworzyć grupy. Zacznę tworzyć grupy i będziemy pracowali wtedy w systemach grupowych. Nikt nie mówi, że nie będziemy mogli tego dzielić na mniejsze kawałki. Zobaczymy. W każdym razie, dopóki nie, na tym czasie ta eksperymentalna formuła jest przeze mnie wdrażana, dlatego że chciałem sprawdzić, w jaki sposób to działa. Z pewnością merytorycznie nie straci na tym żaden użytkownik, dlatego że praca polegająca chociażby na ćwiczeniu w parach będzie mogła być wykonywana również ze mną. Więc zapraszam osoby zainteresowane do uruchomienia indywidualnego toku nauczania komunikacji transformującej o kontakt. A jakie są korzyści z komunikacji transformującej? Ja już odsyłam do dotychczasowych materiałów na temat komunikacji transformującej, które opublikowałem. Będę o tym jeszcze później więcej mówić. I na pewno ci z was, którzy już uczestniczą w tych zajęciach, które prowadzą, mogą o tym trochę opowiedzieć. Korzyścią również, moim zdaniem, dla niektórych główną, dla niektórych poboczną, jest uzyskanie certyfikatu w Międzynarodowym Stowarzyszeniu NLP, komunikacji transformującej, potwierdzających, że taki kurs, takiego praktyka się ukończyła, więc ma się w tym kierunku odpowiedni rodzaj kompetencji, który już w zasadzie jest pewnego rodzaju początkiem
dla działań, które mogą pomóc w wielu dziedzinach życia, takich jak coaching czy rozwój osobisty. Cóż, trzeci temat, taki już trochę bardziej kontrowersyjny, w pewnym sensie nawet powiedziałbym dosyć prowokatywny. Sypiając z wrogiem, to jest często fraza, której używa się, mówiąc o tym, że to, co dzieje się między dwojgiem ludzi w ramach jakiejś relacji, która w swym zamierzeniu deklaratywnym miała być pokojowa i otwarta i piękna, często przypomina wojnę. I po kilkunastu latach ludzie przekonują się, że są w jednym domu, w jednym łóżku z kimś, kto w zasadzie jest jakimś zaprzeczeniem wszystkiego, co dla kogoś święte i dobre, i często to się dzieje w obie strony. No cóż, ja akurat nie należę do tego rodzaju badaczy i w tę stronę raczej nie wyciągam macek, dlatego że jest to teren już aż nadto opanowany przez kompetentnych psychologów i terapeutów rodzinnych i grupowych. Ja się tym raczej zajmować nie zamierzam. Ja zamierzam zająć się frazą, sypiając wzrokiem, skierowaną przez człowieka do siebie samego. Ma to oczywiście przełożenie na projektowanie tego typu sytuacji na osoby, które są w moim otoczeniu i wybieraniu podświadomym wariantów związków, relacji z osobami, które mogły potencjalnie z czasem stać się takimi właśnie negatywnymi bohaterami w moim życiu, właśnie dlatego, że posiadam w sobie wzorzec autodestrukcyjny, a czy aby na pewno posiadam, czy go przypadkiem nie produkuję, na przykład w czasie bieżącym, zawsze, w każdej sekundzie, ilekroć o tym pomyślę, a kiedy o tym nie myślę, to tego nie robię. Być może, że właśnie to się może okazać, że jesteśmy swoimi własnymi wrogami jedynie jedynie deklaratywnie albo na pewnej płytkiej warstwie. Celem pracy neuroświadomości jest dotarcie do rdzennych intencji naszego nieświadomego umysłu somatycznego, naszego ciała w przejawianiu wszystkich stanów, procesów wewnętrznych, które przeżywamy. Łącznie z tymi, które przeżywamy dotkliwie, jako te, które są niewspierające, ciężkie, opresyjne i często przypisywane otoczeniu, albo jeżeli już przypisywane nam, to raczej jako coś nieusuwalnego, ciężkiego, piekielnie trudnego i coś, co należałoby raczej jakiś fantomowo-chirurgiczny sposób usunąć. Okazuje się, że w wyniku pracy neuroświadomej możemy dotrzeć poprzez ruch, mentalne przeramowanie do rzeczywistej intencji, która za każdym razem okazuje się przyjazna. Przynajmniej tak zdarzyło się dotychczas we wszystkich praktykach poszukiwawczych, odkrywczych i komunikacyjnych ze sobą, które stosowałem z innymi oraz sam ze sobą. Więc jeżeli uważasz się za swojego osobistego wroga i uważasz, że to można, może inaczej, chciałoby ci się wierzyć, że to można zmienić, to zapraszam do rozmowy. Dlatego, że jeżeli założysz, że chciałabyś spróbować przekonać się, jakiego rodzaju pozytywną intencję ma twój nieświadomy umysł, wdrażając zachowania niewspierające i trudne w twoim życiu, to można zacząć już od teraz. I w większości przypadków wystarczy jedna sesja, żeby to odkryć. A potem, jak to mówią młodzi ludzie, już tego nie możemy odzobaczyć. I jest bardzo o wiele trudniej z pełnym przekonaniem wrócić do wzorca wewnętrznego konfliktu. Można oczywiście jeszcze odruchowo go wytracać, tę prędkość. Jednak jest o wiele trudniej wrócić. Jest o wiele trudniej uważać siebie samego za własnego wroga. Zapraszam do pracy. A propos pracy, chciałem wspomnieć o bardzo ciekawym, to jest taki podpunkt trochę raczej nieoczekiwany, który mi wynika, ale chciałem o tym powiedzieć, do pewnej metody pracy, jak to nazywam, masażem fantomowym. A
Pochodzi ona z pewnego odkrycia, którą zrobił mój kolega z projektu OM, czyli z treningu neurologicznego, Michał Kaniuk, terapeuta z Norwegii. Genialny, młody, niesamowity człowiek, który pomógł mi zrozumieć, że poprzez dotyk, a następnie dotyk kwantumowy, kontakt neurologiczno-lustrzany z własnym ciałem, własnym obszarem, można poczuć fizycznie obecność własnych organów wewnętrznych i można z nimi rozmawiać, a co więcej, można również wprowadzić pewnego rodzaju ruch, który będąc synchronizacją ruchu naszego dotyku odczuwalnego w dłoniach i obecności w ciele tych organów, które podlegają tej komunikacji, takich jak wątroba, takich jak jelita, takich jak serce, takich jak mózg. Możemy wprowadzić coś, co można byłoby najbardziej trafnie opisać jako masaż, jako ze wszystkimi pożytkami, które ten masaż daje. Bez konieczności interwencji brutalnej, dotykowej, wdzierania się w tkanki naszymi palcami, dając sobie dokładnie takie same pożytki, a co więcej, również aktywując, odświeżając nie tylko komunikację tego organu z nami, czyli nagle możemy się dowiedzieć, czego rzeczywiście chce od nas nasza wątroba i dlaczego na przykład pojawił się w niej nowotwór, czy dajmy na to innego rodzaju trudności z jej użytkowaniem albo mamy problemy z gniewem, czy też dowiedzieć się, z czego chce od nas mózg i wszystkie rewelacje, które nam tam w naszej czaszce i całej reszcie naszego ciała wyczynia. Możemy również uzyskać efekt odmładzający, efekt odmłodzenia pracy tych organów za pomocą tej oto funkcji. Osoby, które chcą się zmierzyć, popracować bezpośrednio ze stroicielem organów, bo tak się nazywa źródłowa technika, którą Michał Kaniuk wymyślił, odsyłam do Michała Kaniuka i odsyłam również do treningu neurologicznego, gdzie stroiciel organów będzie prowadzony jako lekcja. Natomiast ja również sam nie mogę się doczekać, jak w wyniku mojej pracy i wdrażając to do moich webinarów, pracy tego masażu fantomowego i komunikacji z organami wewnętrznymi, jakie ona da rezultaty. Oczywiście praca neuroświadoma ma te zalety, że nie ma negatywnych następstw, ponieważ pracujemy zawsze w granicach komfortu i w zgodzie z wolą umysłu nieświadomego, czyli ciała, w związku z czym wszystko, co uzyskujemy, może co najwyżej zaskoczyć nas co do zupełnie innego kierunku, niż zamierzaliśmy, że te badania pójdą, ale z pewnością uzyskamy z tego wszystkiego konstruktywny rezultat. Wreszcie, w końcu chciałem powiedzieć o czymś wreszcie, ale na końcu i właśnie dlatego, że na końcu o czymś bardzo istotnym, ponieważ zapowiadam również jeszcze inną formę zajęć, jeszcze inną formę pracy. Tym razem pracy niezdalnej, pracy bezpośredniej, fizycznej. O tym gdzie, o tym jeszcze przemilczę, bo z tym czekamy, ale już teraz mogę powiedzieć, że będzie to raczej bardzo malownicze okolica, jeżeli gospodarze tego miejsca zgodzą się na współpracę, ale w dowolnym wypadku formuła tego rodzaju zajęć jest wdrożona już nie tylko w tej lokalizacji, w której planuję to zrobić, ale również w wielu innych. Polega to na zespole, którym zamierzam rozpocząć współpracę w organizacji zajęć neuroświadomości. Pierwszą osobą jest Przemysław Gawrylu, który jest Wam jeszcze prawdopodobnie niewiele znany. Znany jest raczej tym z Was, którzy są zaangażowani w moją zamkniętą grupę Znak Zapytania, którzy wspólnie ze mną zresztą uczestniczyli w zajęciach, które organizowałem lub współorganizowałem. Jest to osoba wybitnie uzdolniona, jeżeli chodzi o pracę z integracją funkcjonalną, czyli prowadzenie dotykiem i otwieranie dotykiem. Jest to praca nie do przecenienia. Wszyscy, którzy znają metodę Feldenkraisa, wiedzą o co chodzi w funkcjonalnej integracji. Przemek jest istotą o geniuszu somatycznym i jego dotyk otwiera natychmiast i absolutnie. Dlatego zaprosiłem go do pracy ze mną i część tego warsztatu, tej formuły warsztatu, który wdrażam już niedługo, będzie oparta na nauce uczestników tego warsztatu stosowania własnego dotyku, własnej dłoni, własnej komunikacji neurologii lustrzanej w sposób nieprzemocowy wobec siebie, przez co
budzą się naturalne, osobiste zdolności ciała do otwierania wolności ruchu w atmosferze absolutnego komfortu i przede wszystkim w zakresie geniuszu tego ciała, którego kompletnie się nie przewidywało przed zastosowaniem tego typu pracy. Co do lekkości poruszania się, odmładzającej mocy ruchu, możliwości aktywowania pracy samowspierającej, budzenia takich umiejętności jak asertywność, jak rezyliencja, jak odporność psychiczna, właśnie w wyniku dawania sobie wsparcia dotykowego i prowadzenia ruchu, jak również budowania, rozszerzania swojej zdolności widzenia empatycznego, odczuwania drugiego człowieka, jeżeli ten dotyk jest stosowany wobec drugiej osoby, w wyniku czego i prowadzący, i prowadzony doświadczają zmian. Zmian, które budzą wolność, ponieważ sposób poruszania się człowieka w wyniku pracy funkcjonalnej integracji, w czym Przemysław jest moim zdaniem genialną osobą, i powoduje, że wychodzimy poza zamknięte schematy poruszania się, a co za tym idzie, poza zamknięte schematy myślenia, czyli de facto przekraczamy granice schematycznie pojmowanej i programowanej starości. To oznacza, że możemy nasz proces postępowania w latach i zwiększania się odległości naszej obecnej daty od daty naszego oryginalnego PESEL-a doprowadzić do poziomu komfortowego i dożyć swoich lat w dużej sprawności, minimalnym wysiłkiem. Drugą osobą, która ze mną współpracuje, jest ktoś, kto współpracuje ze mną już od relatywnie dawna i moim zdaniem nauczyłem się od niego bardzo wiele. Jest to bardzo wysokiej klasy specjalista akupunktury dystalnej i pionier używania termowizji do rejestracji zmian, ozdrowieńczych zmian w organizmie w wyniku termowizji technicznej, czyli fotografii termowizyjnej. W wyniku pracy neuroświadomej i akupunkturowej, jak również trener neuroświadomości na wysokim poziomie i współuczestnik ze mną w projekcie OM i w projekcie trening neurologiczny, czyli Michał Urgacz z Mysłowic. Znajdziecie go również w jego prywatnych projektach, takich jak Akumajk, Feldek w kubiku i Uwolnieni od bólu. Michał jest ultraskuteczny w rozmowie z ciałem. W rozmowie z ciałem nie tylko poprzez ruch, nie tylko poprzez dotyk, nie tylko poprzez diagnozę z pulsu, nie tylko poprzez obserwację, w jaki sposób się poruszamy, ale nie tylko poprzez prowadzenie dotykiem, ale przede wszystkim również poprzez nowatorskie, przeramowujące podejścia do samoświadomości człowieka i używania tego ciała w wyniku rozszerzania własnej wyobraźni somatycznej, własnej wyobraźni somatycznej, czyli obecności we własnym ciele, co ma oczywiście kolosalny również związek z używaniem zdolności emisji głosu, zdolności poruszania się, zdolności używania pola wzroku, zdolności używania pola słuchu i zdolności kognitywnych, zdolności poznawczych. Michał jest w tym kwestii nie do przecenienia. Chyba dobrze to powiedziałem i właśnie dlatego z nim również wystąpię w tej formule warsztatów i będziemy co jakiś czas się tu i ówdzie pojawiali. Kto wie, może już niedługo w pierwszej lokalizacji, mam nadzieję, tu uśmiecham się do osoby, która być może również ogląda teraz ten film w tym dokładnie momencie. Pozdrawiam. No i oczywiście ja również będę, jeśli nie zdążyłem już Was zanudzić swoją gadaniną, to w tym momencie spróbuję to zrobić jeszcze skuteczniej. Będę trzecią osobą, która będzie prowadzić tego typu zajęcia i cóż, moim głównym polem zainteresowania będzie ruch głęboki, połączony z przeramowaniem mentalnym, czyli zrozumienie, w jaki sposób ograniczająca i tak zwana trudna sytuacja życiowa, fizyczna, mentalna może zostać użyta jako wspierająca. W jaki sposób może zostać odnaleziony i użyty komfort w sytuacji, w której czujemy się cierpiący i ograniczeni. Konkretnie wygląda to w taki sposób, że zmieniamy schemat ruchu, zmieniamy schemat rozglądania się, używania własnego ciała, poruszania się, wstawania, siadania, kładzenia się, oddychania.
w sposób przyjazny, w sposób komunikatywny i z uwzględnieniem potrzeb ciała i umysłu osoby, która pracuje, czyli nie jest to żaden narzucony schemat z zewnątrz, który formatuje, czyli system mówi teraz rób to po nowemu, tylko pytamy ciało, jak chce się poruszać, jak chce oddychać, jak chce myśleć, jak chce siebie używać, jak chce się czuć i jak może to zrobić za pomocą tego, co już ma i co z tego później wynika i w jaki sposób nasz układ nerwowy później zaczyna rozwijać w czasie rzeczywistym, dokładnie w trakcie treningu, rozwijać nowe połączenia, nowe sposoby, nowe młodości. Osoby, które uczestniczyły w moich zajęciach, bo prowadziłem też warsztatów trochę, mogą sami potwierdzić, być może nawet teraz jedna z tych osób uśmiecha się do ekranu, patrząc na mnie, rozmawiając z tą inną osobą, którą mam nadzieję, że ogląda ten film. Dokładnie w tym samym momencie może potwierdzić, w jaki sposób można obserwować zmianę odmładzającą, odświeżającą, otwierającą i rozmażającą opcję w wyniku zastosowania ruchu, w wyniku zastosowania przeramowania mentalnego, w wyniku zastosowania rozszerzenia opcji oddechowych już w ciągu kilku minut, a czasami kilku sekund od chwili zastosowania tego. Na dzisiaj to wszystko. Jest mi bardzo miło, że mogę z mojego studia wreszcie się do Was odezwać, bo się stęskiłem za tą formą pracy. A poza tym musiałem przetestować nowy mikrofon. Do zobaczenia już niedługo. Przypominam, dla tych z Was, którzy czekają na drugą edycję warsztatu transformującej komunikacji, że już na początku stycznia robimy drugą i ostatnią część. Do zobaczenia. Dziękuję za dziś.